masz jedną wystawę. Nie, nie to. Wyjeżdżycie jako. Faka. Szkoder. Nocna Albania. Bank. Moda dla dzieci. Teraz język się przygryzł. Jezu, ale jestem kuzynka. A się język przygryzł. Zobaczcie. Tak go brali, że... Przypalił sobie ktoś kosmyk włosów. Niestety. Ale jest murzynka też, widziałeś? To nie jest rasistowski sklep. Nie, nie. Oni są tu bardzo na czasie. A ten? Wiśniewski. Tego młody. Reklamował kiedyś w zielonych włosach. Co myślisz? No dziwne, dziwne. Zaraz najlepsza. Tak, takiej dziewczyny szukam. Kto to się zgłosi. Dzisiaj nockę spędziliśmy w hotelu. Szukaliśmy wczoraj pociągu jakiegoś kempingu, zeszliśmy na jakieś bardzo obrzeże miasta Szkoder. Ciemna cholera, jakieś kurde slumsy. Ludzie na nas patrzyli, jakby chcieli nas zabić. I jakiś hotel był. Wyglądał jak opuszczony poszedłany, więc mówimy, to rozbijemy się na terenie hotelu, będzie bezpiecznie. No i wyszedł pan Zenek. Stary, lekko podpity. Pokazał nam pokój za 25 euro. Nie droga jak na hotel, bo pewnie cena po sezonie. Hotel naprawdę ładny i teren przepiękny. Ale będziemy płacić 25 euro za nocleg. I spytaliśmy o kemping, powiedział, że możemy się rozbić gdzie chcemy. Za darmo. No to się rozbiliśmy. Spokojnie noc spędzona tutaj, na terenie hotelu. Rano wstajemy, widok na całe miasto. Bardzo ładnie. Więc ja pokażę. Jak to wygląda. Tu jest budowany drugi hotel. Mogliśmy spać w środku w budynku, ale nie chciałem kombinować już. Bo to jest widok na całe miasto. Ładnie, nie? Właśnie wstaliśmy i wypatrzyłem królika. Albo zająca, nie wiem. Jaka to jest różnica między nimi. No tak, od daleka. Uciekaj. Kolejne króliki znaleźliśmy. Zobaczcie, jak to jest ładnie. Jaki jest mini zamek w terenie hotelu. Musi to być pięknie. Musi być dużo klientów, jak jest sezon. Wczoraj szukając noclegu na jakiś slums, tak jak wspomniałem, się zapędziliśmy. Nie kręciłem nic, bo było ciemno i były dziwne typy się kręciły, więc nie chciałem pryju dostać. Teraz zaryzykuję w dzień, ale... Wszędzie syf. Wszędzie syf. Domy pozbijane z desek, jakieś okna, kurde, nie zrobić to. Syf, śmietnik. Ale jest muza, jest. Jest masakra. Jakieś taka dziwny rynek. I psy. Oczywiście psy bezdomne. Nieżywe. Sklep. Tu jest most, gdzie będę? Takim mostem przechodzimy dzikim trochę po części bardziej cywilizowanej, w której wczoraj szliśmy naokoło, ta część naokoło całej półwyspu. Most właśnie wygląda w ten sposób. Co parę kroków
wygięty. Dlaczego taki wygięty? Jakieś łańcuchy ma. To jest jeden. Może tablicy. Jakieś luka. Siedzących w stoliku i dali nam prezencie coś takiego domowej roboty, domowej produkcji. Fajnie, nie? To takie tu się płaci u nas, a to się dostaje od miejscowych turystów, jakoś tak zachęci bardziej do przejazdu. Zachęci mnie, będę na pewno tutaj wracał często. Rozafa Castle. Ruiny są potężne. Duże dochodzenie tutaj jest. Bilet kosztował 200 leków, czyli około 6 zł, więc w sumie tak spoko. Ale widok jest warty. Pieniędzy. Każdy pieniędzy. Super. Jeszcze czeka nas zachód słońca na zamku. Właśnie kończymy chodzenie po ruinach w mieście Szkoder. Ten cały zamek tutaj datuje na trzeci rok przed naszą erą, więc pierwsze jakieś znaleziska, wykopaliska i sam zamek, więc naprawdę jest to stara budowla. A to jest sekretne wejście z zamku, które prowadzi gdzieś tam pod górą, gdzieś tam. Naprawdę fajne miejsce, mamy fajnych tarasów widokowych, aż dookoła są wszędzie góry i jeziora. Widok jest zapierający dech w piersiach. Tam gdzieś, gdzieś tam zagata. Tak, jakiegoś chłopaka poznałem, który jest tutaj, pracuje na zamku w muzeum i ją oprowadził po w komnatach. Fu. Właśnie szedłem w pajęczu. Mural? Jak to nazwać? Graffiti? Nie. I mural. Muralek. Muralek. Muruluś. A wejście do hostelu nazywa się Wanderers. Hostel, jak wspomniałem wcześniej. Znajduje się on na takiej bocznej ulicy, która leży przy głównym tymczaku, więc można łatwo go znaleźć. Fajne, bardzo fajne miejsce. Take me out! Czuję się jak kosmita. Bo no, na nas patrzą. Nawet wschodzą na nas patrzyli, a tutaj to już w ogóle jesteśmy atrakcją turystyczną w małej wiosce. Z taką drogą rozkopaną. Wszyscy na nas patrzą. Tak wygląda jak delfiny w Albanii. Biedne. Czekają właśnie za kawą. Jakiejś malutkiej kawiarni. I czujemy się naprawdę, byśmy na jakimś dzikim zachodzie. Wszędzie jest poruszenie, jak nas widzą, wszędzie. Wszyscy myślą, kto to jest. Przypuszczałem, że do tej kawiarni zaraz się zlecą wszyscy miejscowi z tej wioski, żeby nas zobaczyć. Już przyszli, już to jedno zaznacz tam. Najlepsze jest to, że w mieście zabrakło światła i nic nie działa. Nic nie działa i wszędzie chodzą agregaty. Co to może dlatego właśnie kawy nie są zrobić nigdzie. Tak na pewno kawę zrobi. Thank you.
distance to Dubai. Very few cars in this region. They have made this lake artificially here. Before they have had many villages here around. And there you are looking at a church, an elder church. It was very, very important for this region, but now it is better. Takie właśnie są widoki na naszej drodze do Lesia Rakoma. Musimy przejść jakieś 15 km spiesza, bo dalej nas już nie zabrał. 15 mój ksiądz. Ksiądz Niemiec, który jest na misjach tutaj 10 lat już w jakiejś wiosce, zabrał nas kawałek drogi. Właściwie dużo nam pomógł, bo te parę kilometrów do niego to było dla nas z tej godziny pieszo. Po tych kanionach, górach i dolinach, ale bardzo ładnie się na razie idzie, przyjemnie. Jest piękny widok, jest słoneczko, jest dolina, jeziorka. A taka pani idzie, pasterka, niesie snopek jakiegoś kukurydzy. A to są takie kozy. Się boję, że nas atakują. Mnie kiedyś kozy goniły, więc ja mam doświadczenie przykre. Hello!